sit up straight, no talking back, don't swear in front of mother. Middle child, please don't you cry, control by those of others. Jest 4 lutego, w końcu lecimy do końca sezonu. Póki co dalej obejmujemy kierowcę, to mamy potężną przewagę na drugim miejscu. Jest teoretycznie tutaj też projekt zapewniony. Może uda mi się awansować do tej drugiej linii, ale czy uda mi się awansować do tej drugiej linii, nie jestem pewien. Powoli chciałbym się przenosić już do Dakar Menadżera 2022. Ale my sobie poradzimy, my znajdziemy spokój. Valero tutaj trochę jest niezadowolony. William się rozwinął, Rafinha się rozwinął i Pomoady się rozwinął. Nie wiem, kto się rozwinął poprzez to, że nie tracą zbytnio na to powszechnie z uwagi. Wiem tylko tyle, że tego muszę sprawdzić. Sportem do skłodu pierwszego, 34-letni zawodnik. Kalą ma 26 lat i się jeszcze rozwijał. Chcę mieć dobre pytanie, czy rozstrzelać. KFC, ja pierdolę, jak się można nazwać KFC, to jest kurwa światowa firma sprzedająca nuggetsy. Wystawiliśmy na bramkę w Millera, zobaczymy czy Miller coś będzie bronił. Ewentualnie będą się uga sprzedać w końcu. No i zobaczymy. No na razie problemu największego nie sprawi. 4-0, pięknie panowie, spali z dwie bramki, chodź tylko do jednego. Jednak Miller nie zachował czystego kąta, ale mimo wszystko wygraliśmy ten mecz, więc nie jest źle. Najgorsze jest to, że nie mogę zmian wykonywać, bo ta gra jest trochę zbugowana. Ale w sumie większość tych gier była właśnie taka zbugowana. Oni jak tworzą tą grę na system Windows, to oni przeważnie tą grę bardziej bugują niż w przypadku Androida. Bo na Androidzie to jest gra fenomenalna, najlepiej funkcjonalna, bezproblematyczna, a na systemach komputerowych to ona jest jakaś, tak krótko ujmując, nie za bardzo ciekawa. Dlatego mi się wydaje, że chyba jednak ta wersja komputerowa mniej przekonuje, ale gramy, bo gramy. Bo trzeba to nagrywać. W sensie tak postanowiłem nagrywać, ale czy dam radę to ugrać do końca, to nie jestem pewien. Bo moje nerwy do tej gry też już powoli kończą. Nie obrażając twórców przy okazji, ale no niestety ta gra jest momentami spierdolona. Nie mogę rozwinąć jednego tam poziomu szkółki akademicznej, nie wiem czemu. A, brak funduszu. A nie mogę sprzedać piłkarzy, bo nie ma, bo już okno transferowe zostało zamknięte. Czemu ja mam dwie kontuzje? What? Dobra, Rafinha, pójdziesz na lewe skrzydło. Albo nie. Tutaj może wejść Valero na spokojnie, bo jest kontuzjowany chłop. I pomocnik. Z pomocników zrobimy tak, że pójdzie ten gościu. Albo jednak nie ten gościu, a idzie ten gościu. Williams. A tutaj zrobimy podmiankę w ten sposób, że wejdzie Horvat i Horvat dostanie szansę jako defensywny pomocnik. Zrobimy w ten sposób. Niech zobaczymy, jakie będzie miał tutaj postępowania. Juszkiewicz póki co może siedzieć na ławce rezerwowych. O, Romulo gra przeciwko nam. No to trafiliśmy na naszego piłkarza byłego,
który jedynie co zrobił, to spędził tylko kilka sezonów na ławce rezerwowych, plus kilka meczy. Warner bramkę strzelił, Spalvis dwie bramki. No Spalvis się chyba obudził. Zobaczymy. Bo i tak czy siak, póki co strzela albo William, albo Afif. Ewentualnie coś tam postrzela jeszcze Spalvis, ale Spalvis chyba w topce mimo wszystko nie będzie. Tak mi się wydaje. O, William jest pierwszy. A Spalvis ma 13 miejsce za Afifem. No to nieźle. No dobra, William coś tam wskakuje, więc myślę, że William będzie chyba tym gościem zajebistości. Tylko, że go później przypadkowo nie sprzedam, bo mi się przyda, chłopaczy, no. No, przydam się. Nie widzę w nim jakiegoś problemu. Wcześniej widziałem, bo początkowo jakoś tak wejście do zespołu jakoś takie kiczowate zaliczył, ale jednak odreperował swoje straty. Kurczę, jest dopiero końcówka lutego, ale ja się czuję, jakbym nagrywał już jakieś kurwa 10 minut filmu. Lel. A nie wiem, ile nagrywam dokładnie. Nie mam do tego pojęcia. I teraz gramy z Hansa Rostock. Przeciwnik, który też nie pierwszy raz sprawił mi problem. Dobra, Valero, fajnie pograłeś. Teraz tak, Karnas, muszę go wyrzucić. Tutaj musi wejść ten. Teraz tak. Philips, Galu dalej połamany. Więc Williams tutaj jeszcze trochę pograsz na tej pozycji. Tomej może wejść. Więc mamy Spalvisa i Rafinie na ławce. Tomej gra w zespole teraz aktualnie. I co tutaj jeszcze mamy? Już nic więcej. Bo Kalu jest połamany. Ok. Zobaczymy, jak pójdzie nam mecz z Hansą Rostock. Na razie Afif strzelił bramkę. Nie, to Mate strzelił fajnie. I Miller został zawodnika meczu. Czyste konto. Brawo. W końcu coś ugrałeś. Do końca. W ogóle wybaczcie, że też tak dawno filmów nie było. Bo też niektórzy mogą się skupić też na tym, na tej rzeczy, że halo, halo, ale ty filmów nie wrzucałeś tak długi czas. Że od czasu do czasu może tylko jedynie shorty wrzucałeś, ale co to się stało? Czemu ci nie było? Umarłeś? Nie, nie umarłem, tylko po prostu przez pracę, tak jak już mi pierwszy raz mówiłem, coraz mniej czasu mam, więc ja nawet nie mam czasu robić live'y. Bo live'y się już na kanale najprawdopodobniej nie pojawią, dopóki nie ogarnę sobie jakiegoś czasu albo coś. W sensie, dopóki nie będę miał czasu. Tam sobota, niedziela ten live mógłby się pojawić, ale wiecie, to trzeba mieć na to czas, ewentualnie chęci, a ja czasu nie mam, a jeszcze jak po robocie jestem zmęczony, to już tym bardziej chcę odpoczywać w te weekendy niż przemęczać się jakoś tak konkretnie. Dzisiaj wyjątkowo ten film wrzucam poprzez to, że no znudzi mi się to nagram. Ja już bardziej nagrywam z nudów niż z tego, że chce mi się. No serio wam mówię, mi się bardziej już chyba z nudów nagrywa niż z chęci. Coraz bardziej nie mam chęci do niczego. Po prostu jakoś tak czuję się rozjebany. Jak po przejeździe czołgu. Normalnie jakby jakiś kurwa czołg po mnie przejechał i powiedział pierdol swoje życie. Dobra, Afif, możesz jeszcze podpoczywać. Tomej, teraz ty jesteś kurwa połamany. Czy wy jesteście jacyś przyjebani? Dobra, to damy Jerbę tutaj do tego. Bo innego napastnika już nie mam. Pewnie to nie Tomej. Tomej. To jest ten, nie Tomej, tylko Afif. To będziesz na ławce rezerwowej. Jeszcze ktoś jest połamany? Aha, kolejny. Nie no, fajnie. Aż kurwa 4 kontuzje pościągałem. No, brawo. Kurwa 4 kontuzje, co to się stało? Aż tak intensywne treningi wam pierdolnąłem? Nie, to jest niemożliwe. No to będzie chyba remis, albo?
albo wygrana, spali ładnie. I znowu Miller czyste konto zachował, znowu zawodnik meczu. No mówię wam, to jest bramkarz, którego z jednej strony można nie lubić, ale z drugiej strony jest zajebisty. No to jest bramkarz nie do zastąpienia. Ja wam mówię na swoim doświadczeniu z tym bramkarzem. To jest bramkarz, który nigdy w życiu mnie aż tak nie zawiódł. No się zawodził czasami, ale nigdy nie był taki zwodzący ostatecznie. On był takim bramkarzem ostatniej furtki ratującej. Rodrigo de Paul. Jezu, jaki ty drogi, chłopie. O, Venuti, ale Venuti, nie potrzebuję go. Dobra, jest git. Ugramy może do końca, a później już jest koniec sezonu, więc zajebiście. Dobra, co robimy? Juszkiewicz na bramkę. Philips wracasz do składu. Kogo jeszcze ściągnąłem przypadkowo? Nikogo więcej. Rafinha, okej. Okay. Afif. No Valero musisz tam się męczyć. Dobra, Karnes może tutaj wejść. Faye jeszcze podpoczywa, bo Davis musi się tutaj trochę rozhumorzyć. No nieźle. Zrobimy coś takiego. O, Preussen Muster mi strzelił. Sprawdziliśmy już dwie bramki, Borbert bramkę. Jest 3-2, ale wygrywamy 3-2. Więc nie jesteśmy ani na stratę, ani na plusie. Wiecie, nie chcę ich wychwalać tak szybko, poprzez to, że później może się okazać, że będzie problem, że będzie albo jakiś zjazd, albo coś. Mimo iż mamy naprawdę mocną przewagę punktów. Mamy 84 punkty, a drugie miejsce ma dopiero 64, ale ile meczów zostało do końca sezonu? No niecałe 7 meczów. 7 razy 3 to jest jakieś 21 punktów do zdobycia jeszcze. 21 punktów, co nie? Ja mam niecałe 20 punktów przewagi, więc ja nie chcę mieć strat punktowych, bo to naprawdę szybko stracić idzie. W tamtym sezonie graliśmy, no minimalnie mi brakowało do tego, żeby być na tej pozycji wysokiej, ale to jest. Jakbyśmy wtedy wywalczyli to drugie miejsce, to byśmy mieli już bezpośredni awans do pierwszej, do drugiej ligi. A tak niestety moja drużyna zawaliła swoją ostateczną szansę, dobra. Manzika. Tutaj Rafinie można wrzucić, niech się rozhumorzy, to jesteś general forward, no okej, niech ci będzie. Grasz jako general forward. Philips. Dobra, spoko, Philips, wracasz. I nic więcej nie mogę zrobić, niestety. Energia Cutboss. Oj. Oj, co mi się tam gromadzie. Przegraliśmy 2-1. O tym mówię. Czy my teraz będziemy zaliczali porządny zjazd, czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że to był tylko wypadek przy pracy w tym meczu. O, teraz gramy z Karza i Siena. Oni byli niedawno liderem tego, że ich pokonaliśmy i teraz gdzieś znikli, przepadli. A nie, są na 7 miejscu. Wy sobie wyobrażacie? Byli bardzo wysoko, a później nagle spadek zaczęli robić? Oni teraz grają w tym momencie tak jak my. Dobra, do 38 meczów zostało jeszcze naprawdę tylko 6 meczy. No nie wiem, chyba ten sezon pogram tak może teraz do końca? Nie, bo odcinek będzie za długi. Tak jak zawsze.
Aż wiecie co, ja wywalone w to. Robimy to do końca. No jak chcę już wiedzieć, czy awansowaliśmy, czy nie. Czyli to będzie znowu najdłuższy odcinek. Ale opłacalny. Ale opłacalny. Karza jest Siena. Rafinha. Rafinha coś na tej pozycji zawodzi, ale damy mu jeszcze szansę. Wróci czeski obrońca na obronę. Na obronę. Valero, możesz się w końcu rozchumorzyć. Zrobimy takie zmiany. Kto jeszcze jest niezadowolony? Miller. Takie coś. I co z tego wyjdzie? Rafinha strzelił, brawo. Ale o! No i wygraliśmy 3-1. Bez problemu. O! Czeski obrońca wrócił po chwilowej przerwie i jeszcze asystę zdobył. Kurwa, obrońca z asystą. I mamy kolejny poziom menadżera, 6 level. Super. Tylko co mi z tego poziomu, jak i tak ten poziom nic nie daje. Dobra, świetnie. Oj, co ja kliknąłem. Okej, okay, lecimy do końca sezonu znowu. Do końca 5 meczy, 87 punktów. I mamy chyba porządną szansę na awans. Chyba, bo nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Już nie, chyba to przeniesiemy na następny odcinek, co nie? Chociaż chuj, dobra, robimy do końca ten odcinek. Wszystkie mecze rozegramy już. To jest piłkarz z zajebistości. Fajnie, że przyszedł do Kaiserslauternu. Dobra, Rafinha, wiesz co, ja z tobą nie będę kurwa chłopie w ten sposób gadał. Już mnie zaczynasz irytować. No to coś denerwujące, jak nie wiem co. Z tymi twoimi humorami. Gorzej niż Boba z okresem. Naprawdę. Gorzej niż Boba z okresem. Jerba się zaczął rozwijać, cholera. Niektórzy to za szybko się rozwijają. Carlos Luther SC. No oni raczej nie są dla nas problemem zbytnim. Bo raczej odkąd prowadzę Kaiserslautern, to raczej mieliśmy z nimi przewagę bardzo porządną. Ale jednak zremisowaliśmy. No i chuj. Dobra, trzeba jakoś to teraz rozegrać. No póki co jeszcze jakoś tak się nie przyjmuję z tym swoim miejscem w tabeli, poprzez to, że no... 4 mecze, mamy przewagę punktów naprawdę wielką. Powiedzmy wielką. Bo to tak ci się jak na 4 razy 3 to jest 12 punktów, więc 12 punktów plus na przykład 73, no to jest trochę dużo, bo to jest 85 punktów, jakoś tak. Jak się nie mylę. Ale mamy 88. I naprawdę na dosyć dużo tych punktów uzyskaliśmy. Jako drużyna liderująca. Aktualnie. FC Barcelona przegrała z Manchesterem United. Serio? Harry Maguire. Jezu, on jest takim pośmiewiskiem teraz. No w ogóle, całe United to jest pośmiewisko. Mieli być potężną drużyną, kiedy tam przyjdzie Cristiano Ronaldo, a się okazało, że są jeszcze gorszym pośmiewiskiem. Z Ronaldo na czele. No w ogóle Ronaldo to ma takie humorki jak, kurde, nie wiem, jakieś małe dziecko. Wiadomo, on się nauczył grać w takich drużynach, które wygrywają wszystko. Głównie nauczył się przez Real Madrid. Przeważnie był kluczową postacią zespołu, no i się tak na tym wychował, że po prostu na niego pokazywanie humorków po przegranym meczu, czy w ogóle jakichś humorków wobec władzy klubowej, to już jest, można powiedzieć, zachowanie dzienne. Ja się dziwię, że niektórzy jeszcze chcą z nim w ogóle pracować. Bo ja bym na miejscu zarządu Manchester United po prostu powiedział,
jak takie rzeczy chcesz odwalić, to wypierdalaj, kurwa, elo. A United kupił Ronaldo tylko właśnie ze względu na Sir Alexa Fergusona. Bo gdyby nie on, to by Ronaldo na United nie trafił z powrotem. Nawet jeśli był tam doceniony. Proszę, że jest kurwa Steron, jest tak jak Messi. Jest jeszcze sławny, bo ma nazwisko, które jest sławne, które jest wymienione prawie że co drugie słowo. Ale tak naprawdę to już jest piłkarz, który bardziej traci formę niż już gra to co kiedyś. To już nie są ich młode lata, że strzelają, praktycznie pokazują największą klasę. To są już takie lata dla tych piłkarzy, którzy już praktycznie rzucają buty na kołku po prostu. Że już raczej nie chcą takich potężnych meczy rozgrywać. No w sensie rozgrywać może chcą, ale że już raczej nie dają rady sobie grać w takich potężnych meczach. Francuz nam się rozwinął zajebiście. Rafinha, dam ci na prawe skrzydło i będziesz na tym prawym skrzydle grał. A Tomej, damy ci na lewe skrzydło. Zobaczymy w ten sposób. Kalo, mógłbyś w końcu odzyskać swój swój stosunek do meczu? Ile ty jeszcze będziesz? Naprawdę jeden dzień kontuzji? Gnoju. A Barbar to też w miarę strzela. Taki strzelczyk z niego, powiedziałbym. Halleszer FC. Z nimi też ciężkie mecze mieliśmy. O, znowu remis. 2-2. Z jednej strony ok, bo tak czy siak, no na razie mam wysoką lokatę, więc chyba się nie przyjmuję o swoje miejsce w tabeli. Z drugiej strony coś mi tu nie pasuje. I jeszcze dwa ostatnie mecze. Więc no miejmy nadzieję, że uda się. To się awans do drugiej ligi już mam zafundowany na 100%. Jestem chyba z tego dumny, że w końcu awansowaliśmy tak wysoko. To się awansowaliśmy szczebel wyżej. A jak długo się utrzymamy na tym szczeblu? Nie mam do tego pojęcia. To się okaże w następnym sezonie. Jak już będziemy zaczynali drugą ligę. Oj, trafić na tą ligę to jest ciężka sprawa. Na szczęście tutaj nie ma czegoś takiego jak wykupywanie licencji do grania w jakiejś konkretnej lidze. Bo do tego w rzeczywistości jest tak, że żeby awansować do jakiejś ligi, na przykład, nie wiem, z 6 ligi polskiej do 5, to trzeba czasami chyba nawet zdobyć jakąś licencję do grania w takiej lidze. Że są jeszcze jakieś rzeczy typu licencja. Dokładnie nie potrafię się w tym wypowiedzieć, bo tam tylko słyszałem o jakiejś licencji, ale co to za licencja, jak ją zdobyć, po co ona w ogóle jest, nie mam do tego pojęcia. Ale to chyba funkcjonuje też w innych ligach, więc ta licencja ma jakieś znaczenie, ale nie wiem o co chodzi z tą licencją. Że ja tylko o nich słyszałem, więc tylko o nich wspominam. Rafinha, wiesz, to będziesz chyba transferowany, stary. Już mnie zaczynasz irytować. Wystawienie cię znowu do składu pierwszego, a ty już jakieś humory pokazujesz. Normalnie drugi Ronaldo się znalazł. Wyrzuciłem Williamsa z zespołu, ale Goksa z powrotem. I tutaj 64-letni... Tak, to jest ten Chorwat. Williams się rozwinął, więc Williams raczej za Philipsa wejdzie na spokojnie. No to coś tutaj zaraz wykombinujemy po sezonie. Nie, dobra, Rafinha jebać. Rafinha w ogóle będziesz na ławce grzał. Tak, Rafinha będzie grzał ławkę. Wchodzi nasz Valero. Valero, spoko. Dam ci Valero na lewe skrzydło, a Fif jeszcze odpocznie, bo i tak ci się jak nie narzeka. Tomei może niedługo wejdzie w skład pierwszy, bo raczej Spalvisa sprzedajemy w tym sezonie. No, tak myślę. I Juszkiewicz na bramkę, żeby bramka była bardziej stabilna. W ten sposób robimy i lecimy z tym meczem. Let's go! No to chyba też drużyna z Monachium. Nie. Mannheim? Nie, to teraz nie będzie Monachium. Nie, to Monachium jeszcze daleka sprawa. A to już nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Ale Spalvis zawodnik meczu. Szkoda, że Spalvis raczej tak nisko spadł, bo już raczej daleko nie będzie się trzymał. Zaraz się przekonamy. I statystyki. No Spalvis jeszcze jakby tak to strzelił 3 bramki i by był liderem.
William jeszcze się trzyma, chociaż widem on go dogonił. A kim ty jesteś w ogóle, stary? 26 lat. No wiesz, co na jeden mógł, może na płycie wykupić. Żartuję, nie wiem, czy mi będzie potrzebny. Afif spadł bardzo nisko. 18 miejsce zajął nagle. Ale Afif też teraz zaczął mniej grać. Teraz zobaczymy później. Mamy 95 punktów. Awans do drugiej ligi już mamy zafundowany. I jeszcze mamy mistrza trzeciej ligi, więc jeszcze do tego puchar doszedł. Puchar ligi trzeciej. Jestem zadowolony, dusza spragniona. W końcu to, czego chciałem. Tylko Rafinha nie będą się chyba sprzedać albo wypożyczyć, chuj go tam wie. Co z tym chłopem zrobię, bo już mi zaczyna wkurwiać. Albo go jeszcze zostawię w tym sezonie. Kalo, ty se chyba ze mnie kpisz znowu. No co, jesteś jakiś chłopi niedojebany? Dobra, damy tego typa. Playmaker. No Kalo znowu się połamał, no na ile? Na 6 tygodni. Jaki ty jesteś chłopie przyrąbany. Dobra, Davis się rozwinął wysoko. Więc damy szansę na ostatni mecz Davisowi. Chciałem Facebooka sprawdzić, oczywiście Facebook mi się włączył. O, ten się 80 overalla, zajebiście. Zagapiłem się, halo. Spawis jeszcze 4 bramki dostukał. No to chyba będziesz mistrzem ligi, co nie? Zaraz zobaczymy. Playmaker, no okej. Okay. Golden Glove, jakiś Rice. Ej, ale on jest młody nawet. Dobra, wiecie co? Shortlista. Zobaczymy, co z tym chłopem będzie. Spalwis złoty but, więc jeszcze nasz zawodnik dostał złotego buta w tym sezonie. Tutaj nie sprawdzamy. Okej! Dobra. Tu już mamy sezon zakończony. No i teraz tylko do końca sezonu dociągnąć jest git. Tylko do końca sezonu, czyli porobić jeszcze w maju transfery, jak będą możliwe. No i już mamy skład praktycznie na sezon następny. Co się okno transferowe się już chyba teraz zaczęło, co nie? Czy jeszcze się nie zaczęło? Nie no, chyba się zaczęło już. Nie wiem. Jest maj, więc chyba okno transferowe już jest otwarte. Zaraz zobaczymy. Więc tak. Miller. Miller zostaje. Już kiedyś zostaje. Ten zostaje, ten zostaje. Bradeca. Mogę sprzedać Trzecha. Fajnie było, że pograłeś u nas, bo Francuz już powoli będzie wchodził na twoją pozycję. Acevedo zostanie. Mandziga zostanie. Faja zostaje. Davis. Davis jest w sumie młodszy od Faje. No to tego sprzedajemy. No i tak Faje był tylko na ten czas. Davis wejdzie do składu. Phillips. Tego na pewno sprzedajemy. Horvat zostaje. Kalo zostaje. Wormer. Wormer mogę sprzedać. Bo mamy dużo innych piłkarzy. Okej. Karnas. Karnas miał być tymczasowym piłkarzem i... Niestety, jest tymczasowym piłkarzem. Niestety. Dobra. I tak. To May wchodzi za Spalwisa. Czy Spalwisa będę mógł sprzedać w tym sezonie? No, Rafi nie będzie rezerwowy. Coś tak myślę. Dobra. Co my tu mamy dalej? Rajman. Jest to dam się szansę, stary, i wejdziesz tutaj mi za Faję.
jakiegoś obrońcę młodego ściągałem, bo pamiętam. Jest paslak. No to paslaka wrzucimy. Za bradeca. Okej. No jest, Morlanes tutaj. Za czym ja się przejmowałem, Karnas. Dobra. Osborne. Ty możesz tutaj zastąpić Philipsa. Czy mamy aż jakiegoś pomocnika środkowego? No ten 17-latek. A dam mu szansę. Fat. I tutaj Wormera możesz wymienić. Super. Dobra, coś jeszcze jest do sprzedania? Napastnik tylko, tak? Tylko napastnik. No to damy szansę Bidzie. Spalps. Bo tylko Spalps odchodzi. Dobra. No zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie, może nie. No i tak teraz chodzi o to, żeby awansować do drugiej ligi i mieć spokój. I mam nadzieję, że ten film nagrałem. Że się to nagrywa. O! Osiągnięcie. Odblokowane. Promotion. Dostaliśmy ile? 2 miliony. Serio, za wygranie ligi. Ale teraz dużo nie osiągnęliśmy, tylko wygrana liga. Chelsea wygrała FA Cupa z Manchesterem United. 3-0. Idealnie. A my mamy awans do drugiej ligi. Święty spokój. No ale wiedziałem, że w końcu się uda awansować. Nie byłem przekonany, ale wiedziałem. Dostaliśmy kolejnego juniora? Dobra. Niech ci juniorzy trochę poprzychodzą. Chociaż nie. I tak muszę sprzedać kilku juniorów. Tych dwóch tutaj bramkarzy zostawiamy. Ten sprzedawany będzie, sprzedany będzie, sprzedany. Zimmerman. A, nie mogę ci sprzedać? Super. Zamka. Zamka. Co zamka? Ale kogoś na DMR-a. A, Morlanesa. Morlanes może być. To tego sprzedajemy. A ty zostajesz, bo ty masz 17 lat. Stary. Ten zostaje. Tak myślę. No, zostaniesz. Monteiro zostanie. Zwoliński. Zwolińskiego sprzedam. On ma 19 lat, 60 overalla, a go ściągnąłem jak miał chyba mniej lat. Endres jeszcze nie mogę sprzedać. Da Costa. Też nie mogę. Ale Da Costa chyba jeszcze się rozwinie. Tak myślę. Dobra. No i zobaczmy, co będzie w drugiej lidze. Chyba spadek. Jak się utrzyma w drugiej lidze, to będzie cud. Jezu, ale się naprawdę cieszy mordę, jak widzę, że mam utrzymanie w pierwszej lidze. W drugiej. Że awansowaliśmy w końcu. Po 3-4 sezonach siedzenie z tyłkiem na wierzchu. Kogo chcecie kupić zamkę za 10 milionów? A, bierzcie go. Jak was stać? No i tak muszę rozwinąć tylko szkółkę treningów i tak dalej i mamy spokój. Arsenal wygrał Europa. Puchar Europy. Serio. Znaczy Europa ich wygrał, no. Dobra, pierwszy June i mamy jakieś pieniążki i w końcu można się skupić na Factivity. Więc cyk, cyk i cyk. Świetnie. Więc jakieś treningi w końcu rozwijamy i tutaj już te legendarne treningi, które muszę odblokować przy 8 levelu treningowym. Trochę lipa. A to są od 7.
a tutaj jeszcze muszę zdobyć pieniądze. Nie fajnie. Philipsa chcecie kupić? Hamburger SV? Okej. Możecie go wziąć. Nie będę za nim jakoś ubolewał. Macie go? Macie go. Fajek, chcą kupić hamburger SV jeszcze? Okej. Jak macie fundusze, to wieście. Ja tam nie narzekam. Jezu, teraz się zrzucili na te transfery. Stuttgart chce wykupić ode mnie Spalwica za 12 milionów, ale jeszcze. Przyda wam się. Dobra, ja od Akademii. Syk. I cyk. Jeszcze coś tam na stadionie spróbuję rozwinąć. Oczywiście, że tak. Rozwijamy stadiony. Oj! Za daleko. A resztę pieniędzy przeznaczymy na transfery. Czy uda mi się wykupić w końcu Czumiego? On jest teraz warty tyle i tyle, a ja mam tyle. Bo fajnie było Czumiego wykupić. Czekaj. Czumi nie jest zainteresowany. No kurde. A myślę, że zainteresuje się w końcu przejściem. Avido? Też nie jest zainteresowany. Monchi Rodriguez. A ja tutaj mam jeszcze tego typa. Właśnie, miałem go ściągnąć. 14 tysięcy. Zapraszamy. I Resę. Wykupimy go. Czemu nie? Dobra. Robimy coś takiego. Ten będzie roślinne wypożyczenie póki co. Tutaj rzuciliśmy ofertę transferu za tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sanchez to United. Resę, Resę zainteresował się kontraktem nowym. Super. 3800. No i zajebiście. Mamy wszystko, co potrzebowaliśmy. Tylko nie mogę kupić Czumiego. A tak bardzo go chcę. Zobaczymy, co z tym Resy będzie. Jeśli będzie się rozwijał u mnie, to będzie coś nowego. Bo wykupiliśmy naprawdę gównianego bramkarza. Ale zobaczymy. W końcu Niemiec. Shortlistę jeszcze raz zobaczymy. A może nie są zainteresowani, bo jeszcze nie jestem w tej. A, zobaczymy. Poczekamy do ustawienia się nowego sezonu. Bo faktycznie, jeszcze chyba nie teraz. Ewentualnie zobaczymy, komu się kontrakty kończą, bo jeszcze o kontraktach musimy pamiętać. Bo to, że sobie ściągam nowych piłkarzy, to tam pal licho. Ja jeszcze mam do tego wszystkiego kontrakty do uzupełnienia. O ile są jakieś do uzupełnienia kontrakty. Bo tak sobie na chwilę zapomniałem o nich. Embolo do Atletico Madrid. Napastnik. Borussia Mönchengladbach. Czy Mönchengladbach, czy jak to tam się czyta, nie wiem. Nie mam do tego pojęcia. No, w Czechach chcą wykupić w końcu. Okej. Okay. A, taktykę zobaczmy. Tak myślałem, że się trochę porozpierdzielało. Więc tak, ty idziesz tu, Paslak. Zrobimy na razie taki brak porządku, żeby tylko uporządkować w miarę. Dobra, co tutaj mamy? Pomocnika. Okej. Tutaj jest Villarejo, więc może wejść Villarejo. Tutaj mamy kolejnego bramkarza, ale bramkarz jest tu niepotrzebny. Rafinha tutaj wstawiamy. Jest Rafinha Tomei, ok. Afif. Tomei. Tomei, ty jesteś kim? Deep Lying Forward.
William Afif, ok. Czyli jest Rafinha, jest ten Valero, jest Yerba. Jarłegi, który też już powoli wchodzi w skład. No chyba zrobiliśmy mniej więcej porządek, który chciałem zrobić. Bo mamy prawego skrzydłowego, lewego skrzydłowego. Znowu nie mamy obrońcy w zespole, nic nowego. No, trochę mnie to nie dziwi nawet. No i dobra, jest na razie ok. Bo fajnie było, jakbym ściągnął Chumiego, ale czy mi się uda, to jeszcze nie jestem pewien. No i mamy pierwszy czerwiec, lipiec. Czy już nowy sezon? Okej, co to jest? Że nie najlepsze treningi. Van Velzen i Karnas. A ty kim jesteś, Van Velzen? To jest tym Holendrem, a dobra. Dobra, jacyś piłkarze kontraktów nie mają. Bida. Przedłużymy z tobą kontrakt jeszcze. Ale to jest tak wyjątkowo poprzez to, że no dałem cię do składu pierwszego. Ale widać, że to był kiedyś piłkarz Jagiellonii. Dobra, no to próbujemy teraz Chumiego wykupić. Chumi. No Chumi. Dobra, zapłacimy za niego 20 milionów na razie. Zobaczymy, co Barcelona odpowie. No coś musimy w końcu wykombinować. Chumi nie jest zainteresowany. Ciekawie. Oriol Busquets. Oriol Busquets jest do kupienia. O, 25 milionów zapłacimy. Bo on jest na transferowej teraz wystawiony. No ty sobie chyba żartujesz. Już jesteśmy w drugiej lidze, stary. No kurwa mać. A Ricky Puig? A ten jest nawet zainteresowany, no ja pierd... Sarsanedes? Kurwa. Monchu? Ja pitole. A Rafa mi Rafa już kupię? Chyba żadnego nie kupię. Nawet Vido chyba nie kupię, no właśnie. Chuje. Dobra, to zobaczmy, co jest na free agencie w takim razie. No znowu jest Mohamed Salah, jest Rodrigo. Ej, Rodrigo nie jest w Real Madrid. Ale to mnie nie interesuje. Akani, kim ty jesteś? Stoper. O, przydałbyś się. Ale może 27 lat, to nie. A ty kim jesteś? Fullback. Ezu. O, Katic, kim ty jesteś? 26 lat, stoper. Ale mamy Francuza, więc... Lepszych bramkarzy też na razie nie ściągam. A Friedrich, kim ty jesteś? Aha, 27 lat. No co ja tak naprawdę potrzebuję? Nie mam do tego pojęcia. Dobra, weźmiemy sobie Barbasa Williama. Tego sobie wezmę. Neidera już nie będę brał.
Bruno Costa też nie będę brał. To jest jakiś Gonzales. Ale ty też stary, a dobra. Zobaczymy. Poobserwujemy typa. To nie mogę nic kupić w tym sezonie znowu. Jest słabo, wam powiem, słabo. I tego Schwedesa zgarnę. Zobaczmy, jak się Schwed będzie rozwijał. Katic. Stopper 74 overalla. Ale mamy Francuza, tak jak już wcześniej mówiłem. Nawet chyba kogo kupować, tak naprawdę. A wypożyczyć też nie mogę. I to jest właśnie ten ból dupy. Tego nie sprzedajemy jeszcze, tego też nie sprzedajemy. I tego nie sprzedajemy. Stark, czego nie sprzedajemy? Zimmermana chciałbym sprzedać, bo jest fatalny. A tego też nie mogę sprzedać. Fuck! Oni dopiero przyszli, ten. A tego sprzedamy, 20 lat, 58 operala. Po co? Monteiro. Tego też nie mogę sprzedać. Endres. Nie mogę. Van Blerken. Też zostajesz póki co. Da Costa zostaje. I tutaj cię zostaje. To jeszcze chyba do tego dwóch piłkarzy sprzedaje ci coś ten desem. Dobra, tego sprzedajemy już na pewno. Do Feyenoordu aż poszedł. Dobra, szczerze wam powiem, w tym odcinku to by było na tyle. Z tej strony był XKank Official. Jeszcze raz przepraszam za to, że tak rzadko się filmiki pojawiają, ale po prostu tak jak mówiłem, nie mam zbytnio czasu. Trzymajcie się, cześć. Następny film będzie albo za tydzień, albo jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy.